równość 2 pierwiastki z 2 odjąć a w nawiasie do kwadratu równa się 17 odjąć 12 pierwiastków z 2 jest prawdziwa dla. Są dwa sposoby, pewnie jest więcej sposobów, ale takie dwa główne sposoby. Jeden sposób, jeśli to jest zadanie testowe, to można po kolei podstawiać za a te wartości 3, 1, minus 2 i minus 3 i zobaczyć, kiedy lewa strona będzie równa prawej stronie. To oczywiście myślę, że każdy umie zrobić. Druga metoda, taka trochę bardziej algebraiczna, no polega na wyliczeniu tego wyrażenia. Ja pokażę tę drugą metodę. Czyli mamy tutaj tak. Po lewej stronie mamy 2 pierwiastki z 2 odjąć a do kwadratu ma się równać 17 odjąć 12 pierwiastków z 2. No i teraz wykorzystajmy wzór skróconego mnożenia. Mamy taki wzór a odjąć b do kwadratu, to się równa a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, prawda? I to samo zastosuję przez analogię do tego wyrażenia. A do kwadratu, czyli to do kwadratu, 2 pierwiastki z 2 do kwadratu to jest 8, odjąć 2ab, czyli minus to razy to, czyli minus 2 razy to, czyli będzie minus 4 pierwiastki z 2a, dodać wyrażenie b do kwadratu, czyli u nas nasze b do kwadratu to jest a do kwadratu. I to się równa 17, odjąć 12 pierwiastków z 2. No i zobaczmy, mamy część z pierwiastkami z 2, to jest to i to. I mamy wyrazy wolne, tak nazwijmy w cudzysłowie wyrazy wolne, czyli 8 plus a kwadrat równa się 17. Czyli możemy powiedzieć, że 8 plus a kwadrat. Jeśli lekcja się podoba, zapraszam na mój kurs www.magia-matematyki.pl. Link znajdziesz w opisie. Powinno się równać 17 i minus 4 pierwiastki z 2a powinno się równać minus 12 pierwiastków z 2. No to obliczmy sobie osobno z pierwszego równania, osobno z drugiego. Najpierw z drugiego. Co zrobię? Podzielę stronami przez minus pierwiastek z 2. Zniknie pierwiastek z 2 i znika minus. To jest znika pierwiastek z 2 i znika minus. Czyli mamy, że 4a to jest po prostu 12. Dzielimy sobie przez 4 stronami. A to się równa 3. 12 na 4 to jest 3. Nasze a to 3. Zobaczmy. Teraz z tego drugiego równania mamy, że 8 plus a kwadrat równa się 17. 8 przerzucamy na drugą stronę, czyli a kwadrat to jest 17, 9, 8, czyli 9. Jaka liczba do kwadratu daje 9? Taką liczbą jest liczba 3 lub liczba minus 3. Ale ponieważ a musi spełniać obydwa równania, które tutaj zapisałem przed chwilą, dlatego prawidłową odpowiedzią jest a równe 3, ponieważ spełnia pierwsze i drugie. I tutaj odpowiedź a pasuje, także jakbyśmy podstawiali, to od razu pierwsza odpowiedź by pasowała. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com/mrciupi. Do zobaczenia.